Jak zadbać o miejską zieleń? Co zrobić, by w mieście i sołectwach powstały miejsca służące integracji mieszkańców? Słowem, jak stworzyć przyjazną przestrzeń publiczną? O tym właśnie dyskutowali uczestnicy debaty zainicjowanej przez Roberta Maciaszka. Podczas spotkania podawano przykłady użytecznych dla mieszkańców przekształceń przestrzeni publicznej w różnych miastach, na przykład Katowicach, gdzie z powodzeniem jedną z ruchliwych ulic zamieniono w deptak, czy Cieszyna, gdzie powstało centrum przesiadkowe. Mniejsza pod względem ilości mieszkańców od Chrzanowa wykonała centrum przesiadkowe, gdzie powiązano komunikację autobusową, dalekobieżną i podmiejską z komunikacją kolejową. Podczas spotkania dyskutowano też o konkretnych pomysłach dla Chrzanowa. Robert Maciaszek zaproponował otwarcie dla mieszkańców ogrodu przed domem Urbańczyka przy Alei Henryka, a także stworzenie ogródków przeszkolnych w postaci małych szklarni, w których dzieci uczyłyby się uprawy warzyw.